Tak, albo ja myślałem, że cały zespół jest bohaterem tego meczu. Puchar Polski jest specyficzny mecz i każdy mecz. I co jest najważniejsze, czy idziemy na druga kolejka i to zrobimy bardzo. I myślałem, co zrobiliśmy dziś, jest bardzo ważne za nas, za klub i za nasze kibice. Na końcu byli rzut karny, albo tak jest, bramkarz musi zrobić swoją robotą, jak myślimy, zespół idzie do przodu albo dalej. I jestem bardzo szczęśliwy, co dwa albo trzy karne, rzut karna subiła moja i co do końca wszyscy śpiewaliśmy pogon. Na pewno cieszymy się z tego awansu, tak jak powiedziałeś, styl delikatnie mówiąc nie był dobry. Ciężki mecz, no na pewno musimy go przeanalizować, bo nie graliśmy tak jak zakładaliśmy. Ale koniec końców, no to my jesteśmy w następnej rundzie, no i to nas cieszy. Ty serię rzutów karnych oglądałeś z boku, to bardziej denerwujące niż jakbyś musiał sam wykonywać? No szczerze mówiąc, no gdy ostatni zawodnik, piąty zawodnik Płocka strzelał, no to tętno, to chyba miałem 200, ale na szczęście fajnie Dante obronił dwa karne, pomógł drużynie, reszta później strzelała, także cieszymy się z tego. Dalej. My jesteśmy zawodnicy i w tym momentu i tym sytuacjom nie ma problemu. Musisz grać, musisz dać wszystko od siebie za nasz klub i nie myślimy o wiatru, o słońcu. Boisko było bardzo ciężko, ale co zrobiliśmy na końcu jest co liczymy, a to jest nowa kolejka od naszego Pucharu Polskiego i nasz pogon idzie do przodu. No, fizycznie czułem się dobrze, ale na pewno to nie grałem jeszcze tak jak bym chciał. No nie trzeba trenować, mówię, trenować, analizować, pracować, no i no to potrzeba czasu. No. Zobaczymy, następny mecz w piątek już z Górnikiem, także na tym się skupiam. I mam bardzo nadzieję, że pogon taką determinacją idzie do końca. Dziękuję. Dziękuję bardzo.